tematy rozpoczynającego się dziś w Białymstoku 3. Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Podczas kolejnego dnia 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni widzowie zobaczą m.in. film Ostatnia Rodzina. Fabularny debiut Jana Matuszyńskiego to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat opowieść o rodzinie słynnego malarza Zdzisława Beksińskiego. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Ona na pewno nie ze śmieciami, ona musiała na dłużej wyjść. Żeby tego, żeby ją zauważyła na bloku chyba, nie? To dziś, 22 września obchodzimy Europejski Dzień Bez Samochodu. Ta inicjatywa ma uświadomić Europejczykom wpływ transportu samochodowego na klimat i zdrowie obywateli. Święto w Europie odbywa się już po raz 17, a w Polsce po raz 15. Europejski Dzień Bez Samochodu jest ukoronowaniem Europejskiego Tygodnia Mobilności, mówi Sławek Brzyzek z Fundacji Nasza Ziemia. To jest takie wydarzenie o bardzo ważnym przesłaniu. Niekoniecznie musimy patrzeć na transport przez pryzmat posiadania własnego środka transportu, jakim jest samochód. Powinniśmy raczej transport postrzegać jako system usług, dzięki czemu powinniśmy mieć szansę w zupełnie komfortowy sposób dotrzeć tam, gdzie chcemy, ale dzięki temu, że będziemy uczestniczyli w bardziej zrównoważonym transporcie, wyrugujemy część pojazdów, temu będzie towarzyszyć mniejsza emisja dwutlenku węgla i spalin, mniejszy hałas, mniejszy ruch w miastach. Pamiętajmy o tym, że dzień bez samochodu to jest zaproszenie do tego, abyśmy postępowali proekologicznie, ale również ekonomicznie i zadbali o to, żeby wzrósł poziom bezpieczeństwa na naszych drogach. W setkach miast w Europie organizowane są happeningi, konkursy i wystawy dotyczące zrównoważonego rozwoju, a w większości miejscowości można za darmo skorzystać z pojazdów komunikacji miejskiej. Przypomnijmy, że transport drogowy jest odpowiedzialny za około 1/5 całkowitej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej, a według danych Eurostatu największy udział w emisji CO2 w Europie mają Niemcy, następnie Wielka Brytania, Włochy, Francja. Pierwszą piątkę zamyka Polska. Formalny początek Brexitu już na początku przyszłego roku to nierealny termin. Tak uważa macie dużo ziemi, jesteście ziemianki, prawe ziemianki. Jeszcze chciały tę kręcie do śmietnika wyrzucić. Financial Times w Moskwie, Berlinie i Brukseli. Podczas niedawnego, nieformalnego szczytu w Bratysławie szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział innym liderom, że Theresa May przekazała mu, iż artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego przywoła w styczniu lub lutym przyszłego roku. Ale rozmówca polskiego radia uważa, że to zbyt optymistyczny wariant. Powody: po pierwsze, napięty kalendarz polityczny na kontynencie. Po drugie, głębokie podziały w szeregach rządu dotyczące tego, jaką strategię negocjacyjną przyjąć. To jest fatę, który może potrwać naprawdę długo, większą część następnego roku, bo przecież czekają nas wybory w Holandii, Francji i Niemczech. Nie wątpię, że Donald Tusk rzeczywiście usłyszał taką deklarację od Theresy May. Zastanawiam się jednak, czy premier dotrzyma słowa. Mamy już wrzesień. Czy rząd wypracuje strategię do lutego? Cóż, jakaś szansa jest, ale osobiście sądzę, że mówimy tu raczej o końcu przyszłego roku, a nie o początku. To od przywołania artykułu 50 rozpoczyna się formalny proces wychodzenia z Unii. Trwa on maksymalnie 2 lata, chyba że pozostałe państwa zgodzą się na jego przedłużenie. A z Quentinem Peelem rozmawiał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Na kolejny zapraszam jutro o godzinie 8.16. Ja nie umiem, ja nie mam śmiałam. Ale jesteś młodym, że nie mam się. Musisz otworzyć. Ja 20 minut po 8. Sportowe wydarzenia dnia. A w studiu ponownie Filip Jastrzębski. Będzie o sporcie. Zaczniemy od piłki nożnej i Pucharu Polski. Puchar Polski, kolejna sensacja. Musisz iść do tej babki uregulować tą Jaśką iść najlepiej. Widzę Puszczę Niepołomice, która eliminowała przed własną publicznością wiceliderę Ekstraklasy Legii Gdańsk. Nie ma metody na to. O wszystkim decydowały rzuty karne. Po 90 minutach było 1-1. Obie bramki padły w drugiej połowie meczu. Misza już tu nie wróci do domu, one już chcą do hospitala.
Fabrizio del Spitala. W 65 minucie, 5 minut przed końcem meczu, rzut karny za faulę w polu karnym Lechii. Rekonwalescencja. Ale ona nie chce tak wyjść. Ten wynik ona nie zmienił tak się tak na powodu grywce, choć puszcze ratowały i poprzeczka, i słupek. A w ostatniej akcji grywki z najbliższej odległości piłki do siatki nie potrafił skierować Milan Gamakow. Były zatem karne i kapitalna postawa bramkarza puszczy Andrzeja Sobieszczaka, który obronił strzały Miłosza Krasicza i Lukasa Parasolina. Piłkarze Lechii mogli sobie pluć w brody. Niestety doszło do rzutów karnych, tego nie chcieliśmy. Paweł Stolarski, tak to już bywa w piłce, że rzuty karne to loteria. Niestety pierwsza rzuta karna okazała się lepsza. Byliście już zapewni po zdobyciu prowadzenia? Nie, myślę, że ten karny, powiem szczerze, nie wiem, czy był, czy nie. W każdym razie, no teraz to, że można gdybać i niestety nie przejdziemy dalej. Jest na pewno sportowa złość. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby przejść do 1/4 i to się nie udało. Gospodarze z Niepołomic byli krańcowo odmiennych nastrojach. Kamil Łączek. Fenomenalnie się czujemy, na pewno. To jest wspaniała rzecz. Super, cieszymy się i jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to się zdarza często. Ale jak w 65 minucie straciliście bramkę, to była sytuacja, która mogła podczerć skrzydła. Tak, głowy troszeczkę opadły, no ale nie wiem, czy lepiej super się podnieśli, coś, bo jednak to nie wyglądało tak, jak chcieliśmy. Tak, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że nie wyglądało to tak, jak chcieliśmy, ale szczęście jest po naszej stronie. Fajnie, żebyśmy trzymali Puchar Polski w ustawce najlepszych drużyn w tym turnieju. Piłkarze Lechii mówią, że nie są przekonani, czy to był karny w tej 84 minucie. Nie wiem, nie widziałem tego z bliska na wideo, będzie wszystko wiadomo. Szczęście też trzeba mieć, niezależnie czy to jest piłka nożna, czy to jest inny rodzaj sportu, szczęście jest potrzebne i dzisiaj to szczęście nas sprzyjało. Co, Jagiellonia czy Pogoń? O, to już obojętne. Fajnie, dwumecz. Jedziemy i będziemy robić wszystko, żeby amasować jeszcze dalej. W drugim wczorajszym spotkaniu Lech Poznań wygrał w Chorzowie z Ruchem 3-0. Bramki zdobyli KM Marcin Robak, Radosław Majewski i Szymon Pawłowski. W ćwierćfinale Lech spotka się z Wisłą Kraków lub pierwszoligową Chojniczanką Chojnice. Mecz tych drużyn w następny wtorek. A dziś poznamy następnych ćwierćfinalistów. Być może będą kolejne niespodzianki. Najpierw o 17.30 trzecioligowe Krzoostrowiec zagra z Arką Gdynia. Natomiast o 20.30 pierwszoligowa Drutek z Bytom zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Trener Śląska Mariusz Rumak mówi o mocnych stronach rywala. Bytowia ma dobrego trenera. Tomek Kafarski dobrze to przygotował. Grałem troszeczkę inaczej niż większych zespołów. No bardzo dobrze. To dobre zorganizowanie w tych momentach, szczególnie w defensywie. A może ale w wyniku znów zadecydują rzuty karne? Podobno Śląski jest na nie gotowy, o czym zapewnia drugi szkoleniec Śląska, Dariusz Sztylka. Wróbal wykonuje te karne dość pewnie. Przyjrzeliśmy całą historię rzutów karnych Bytowi, jak broni Bieszczad, jak strzela Wróbal czy Surdykowski, który mam nadzieję jeszcze nie będzie grał, więc no, jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję, że skutecznie do tego meczu. Przypomnę, że w ćwierćfinale jest na razie tylko jedna drużyna z Ekstraklasy, Lech Poznań. Do tego pierwszoligowe Wigry Suwałki, drugoligowa Puszcza Niepołomice i trzecioligowe GKS Jastrzębie. Czas teraz na wieści z nieco większych stadionów. We Włoszech rozegrano już 5 kolejek Serie A, a mamy tam wielu naszych reprezentantów. Napoli w składzie z Arkadiuszem Milikiem i Piotrem Zielińskim bezbramkowo zrealizowało z Gną. Tym razem naszemu napastnikowi nie udało się strzelić gola, ale i tak może się pochwalić 6 bramkami w 6 meczach. Dwukrotnie piłkę z siatki musiał wyciągać nasz bramkarz Łukasz Skorupski. Jego Empoli przegrało z Interem Mediolan 0-2. Karolinek rozegrał całe spotkanie w barwach Sampdori Genua, a jego zespół uległ Bolonii 0-2, a reprezentant Polski został ukarany żółtą kartką. Podobnie jak Thiago Cionek, którego Palermo wygrało z Atalantą Bergamo 1-0. We Francji znów głośno o Kamilu Grosickim. Nasz skrzydłowy został bohaterem Rennes, wygrany przez jego zespół meczu z Marsylią. Polak pojawił się na boisku w 62 minucie, a tuż przed końcem wykorzystał rzut karny i zanotował asystę przy zwycięskim golu Adriana Onu. Z pewnością w gorszym humorze zasypiał wczoraj Kamil Glik. Jego AS Monaco przegrało z Niceą 0-4. Olympique Lyon z Maciejem Rybusem w składzie rozgromił Montpellier 5-1. Polak grał od 72 minuty i miał asystę przy drugim golu. Igor Lewczuk rozegrał cały mecz w Bordeaux, a jego zespół pokonał Metz 3-0. Również Mariusz Stępiński zaliczył pełny występ, a jego Nantes bezbramkowo zremisowało u siebie z Saint-Étienne. W Niemczech Robert Lewandowski tym razem nie strzelił gola, ale jego Bayern Monachium odniósł 4. zwycięstwo w sezonie Bundesligi. W 4. kolejce mistrzowie Niemiec wygrali z Hertą Berlin 3-0 po golach
Franka Liberiego, Thiago Alcantary i Ariena Robena. Bayern z 4 zwycięstwami na koncie jest liderem Bundesligi. Jestem Państwu winien jeszcze informacje z Hiszpanii. Tam punkty zgubili zarówno piłkarze Realu Madryt, jak i Barcelony. Duma Katalonii zremisowała z Atletico Madryt 1-1, a Królewcy z takim samym wynikiem podzielili się punktami z Villarrealem. Wczoraj do Warszawy przylecieli polscy paraolimpijczycy, którzy wywalczyli w Rio 39 medali, 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. Tenisistka stołowa Natalia Partyka powiedziała, że cieszy ją każdy medal, ale tym razem najbardziej ten wywalczony w rywalizacji drużynowej. Partyka zdobyła też 4 z rzędu złoto indywidualnie. Cieszę się bardzo, że ten plan się udało zrealizować. Do medalu w singlu poniekąd już się mogliśmy przyzwyczaić, że do tej pory wracałam ze złotem. Natomiast turniej drużynowy był tam duży niedosyt, bo nigdy nie stanęliśmy na najwyższym stopniu podium. I tak przed wylotem do Rio po cichu mówiłam, że myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o to złoto i okazało się, że miałam rację. Po raz pierwszy pokonałyśmy Chinki w finale. Cała drużyna zrobiła kawał dobrej roboty. Jestem dumna z dziewczyn, że fajnie dawałyśmy radę, walczyłyśmy. Każda z nas tutaj dorzuciła swoją cegiełkę. Także no duży sukces, trzeba się teraz cieszyć, a na kolejnych igrzyskach robić wszystko, żeby go powtórzyć. Dwa medale z Brazylii przewiózł także Rafał Wilk, złoty w jeździe indywidualnej na czas w kolarstwie ręcznym oraz srebrny w wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 60 km. 10 lat po wypadku na torze żużlowym można się pokusić o podsumowanie kariery paraolimpijczyka. Myślę jednak, że na to za wcześnie, mówi na lotnisku w Warszawie Rafał Wilk. Podsumowanie, ja jeszcze nie kończę kariery, także myślę, że tak, 10-lecie to tak jak najbardziej, to myślę, że tak, a ja mówię, że jest wiele wyzwań przede mną i myślę, że to nie ostatnie moje igrzyska. Będę dalej walczył o medale dla Polski. No cóż, myślę, że 10-lecie jak najbardziej dobrze podsumowane. Nie wiem, czy ja jestem z siebie dumny, bo to ciężko, żebym ja był sam z siebie, ale wiem, że moja mama jest z siebie dumna, także myślę, że to najważniejsze. A następne letnie igrzyska paraolimpijskie odbędą się w 2020 roku w Tokio. Magdalinet gra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Tokio. Rywalką Polki jest Rosjanka Julia Putinczewa. Kazaszka Putinczewa wygrała pierwszego seta 6-4. W drugim jest remis 2-2. W ćwierćfinale jest już Agnieszka Radwańska. Jeszcze piłka ręczna, Wiwet Auron Kielce i Orlen Wisła Płock świetnie poradziły sobie w swoich próbach generalnych przed Ligą Mistrzów. Płoczanie wygrali z Górnikiem Zabrze 33-21. Mimo to trener Wisły nie był zadowolony z postawy swoich podopiecznych. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to można powiedzieć, że się odbyła i szkoda, że się odbyła. No właśnie, nie robię, skoro jest seniorką, no, możemy ale ta Kryśka ona do domu nie musi wrócić, bo tam powiedziała, to jest firma, przecież ja w firmie nie muszę mieszkać, do hospicjum się wydzielę. I to reakcja no, w drugiej połowie, tylko pytanie, czemu tak późno? To nie może się zdarzyć z przeciwnikami. A to, żeby wróciła, tylko żebyście jej nie straszyły, że ona do śmietnika będzie wyrzucona, bo ona się strasznie. No czasami tego wystraszyła. A to był trener Wisły Piotr Przybecki. Słowacznikowy wygrał również Wiwet Auron Kielce, które pokonało Stal Mielec 35-23. Czas teraz na Ligę Mistrzów. W sobotę Wiwę zagra na wyjeździe z białoruskim Mieszkowem Brześć, a dzień później Orlen Wisła. Może ten dzielnicowy nie jest głupi już tym razem. No właśnie, a no o to chodzi. Nie zagadasz, nie przegadasz dzielnicowego. Niestety nie będziesz mogła być tym dobermanem przy dzielnicowym. Słuchacze pewnie nie pamiętają, ale było to najprężniejsze ugrupowanie opozycyjne w PRL, które niosło pomoc osobom represjonowanym przez komunistyczny reżim. To ty doskonale wiesz, bo ten Janek zawsze mówił kuta baba, 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 kuta baba. Ja mówię, słuchaj, no do swojej dupy trzeba wkładać. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Wojciech Honyszkiewicz. Debata poranka Kwadrans po 9:00 to zaproszenie w imieniu Roberta Walenciaka. Autopromocja. Polskie Radio 24. W tym programie nie kłaniam się nikomu, nie idę w kartymi ścieżkami. Zadaję pytania trudne, kłopotliwe, politycznie niepoprawne i wraz z moimi gośćmi próbuję znaleźć na nie odpowiedź. Jednym słowem, szukam dziury w całym. Zapraszam na program Szukając Dziury w Całym w każdy czwartek o 19:15 w Polskim Radiu 24. Łukasz Wasz, pojechał na zachód, to on by wtedy wiedział. A tutaj nie ma pracy, nie było pracy. Widziałaś, co powiedziała Szydło. Rozkradliście Polskę, ludzie nie mają co, gdzie pracować, a teraz my chcemy odmienić sytuację. Czyli Janek Witek znalazł się taki niekorzystny dla siebie sytuacji. Projektu specustawy dotyczącej zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. To druga część regulacji zaproponowanych w tym zakresie przez resort rolnictwa. Obejmują one nowelizację 6 obowiązujących ustaw. Druga część specustawy zakłada zwiększenie monitoringu
monitoringu przemieszczania zwierząt, możliwość nakazu ich uboju w miejscach zagrożonych występowaniem wirusa. Stan wojenny, to było bardzo dawno, to mamucia jeszcze długo żyła. Na przykład w kwestii nakazu odstrzału dzików, tłumaczyła posłom wiceminister rolnictwa Ewa Lech. No, że on hiszpański zna perfekt, to nawet Maryczek się domyślił. Będziemy lekarze zarządcą dróg rozłożonych matryzmykcyjnych, czy też zarządcą przejść granicznych w podjęcie określonych działań. Większość założeń projektu specustawy popierają klubowe. Nie, po francusku pięknie nie będzie mówiła, bo francuski jest tak, jak jest. Między innymi w kwestii większych kar dla myśliwych za nierealizowanie odstrzału dzików. Poprawki sejmowa komisja zaopiniuje o 8 rano, a jeszcze przed południem rządowy projekt ma trafić na trzecie czytanie na posiedzeniu plenarnym. Stamtąd ma trafić bezpośrednio na równolegle trwające posiedzenie Senatu. Większość parlamentarna, wzorem pierwszej części specustawy, chce przegłosować drugą w ciągu jednego tygodnia. Michał Fedusia, Polskie Radio. Około 1300 osób zapowiedziało swój udział w trzecim wschodnim kongresie gospodarczym, który rozpoczyna się w Białymstoku. W stolicy Podlasia spotkają się politycy, przedsiębiorcy i urzędnicy. Jak wyjaśnia organizator wydarzenia Wojciech Kuśpik, jednym z głównych tematów rozmów będą relacje gospodarcze z przedsiębiorcami na wschodzie. Przede wszystkim nasi sąsiedzi najbliżsi i relacje z Białorusią, czy z Ukrainą, czy z krajami bałtyckimi, czy też z Rosją. To jest cały czas duży rynek eksportowy dla całej Polski, ale przede wszystkim dla z regionu wschodniego. Wśród tematów pierwszego dnia tegorocznego spotkania są także bezpieczeństwo energetyczne, eksport, inwestycje i rozwój energetyki odnawialnej. Patronem medialnym Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Polskie Radio. Klara Kochańska, absolwentka szkoły filmowej w Łodzi, otrzyma studenckiego Oscara. Jej film Lokatorki ma szansę na złoty, srebrny lub brązowy medal. W Los Angeles dziś uroczyste wręczenie nagród. Artystka podkreśla, że to dla niej niezwykłe przeżycie. Te eliminacje przebiegają w taki szczególny sposób, bo oni najpierw informują o półfinałach, potem o finałach, a potem już o samej nagrodzie, więc stopniując to napięcie przygotowują na ten moment. Nie do końca się jakby tego nie spodziewałam, nie nastawiałam się. To jest film szkolny, musiałam zrobić na 5. roku, chciałam i musiałam zrobić swój dyplom fabularny. Obok obrazu Klary Kochańskiej wśród trzech najlepszych obcojęzycznych etiud fabularnych znalazły się filmy dwóch studentów z Niemiec. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, 33 minuty po godzinie 8. 24 pytania. Rozmowa poranka w Polskim Radiu 24. A w studiu jest już Piotr Wąż. I nasz drugi gość, Witold Kołodziejski. Dzień dobry. Witam, witam Państwa. Nowy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pan pełni tę funkcję 3 lata od 2007 roku. Tylko wtedy nie było Rady Mediów Narodowych, zupełnie nowego organu, który już działa od kilku dobrych miesięcy. Pan wraca teraz jako szef Krajowej Rady przy jednocześnie okrojonych kompetencjach. To jaka będzie Pana rola? Dokładnie taka sama jak poprzednio, w 99%, bo tak naprawdę ta możliwość, ten obowiązek wyboru rad nadzorczych, bo wtedy Rada wybierała rady nadzorcze mediów publicznych, możliwość wyboru rad nadzorczych mediów publicznych była wielkim obciążeniem dla Krajowej Rady. 99% pracy to jest zupełnie co innego. To jest rynek mediów, to są koncesje, częstotliwości, to jest skargi, to są rozpatrywanie najróżniejszych wniosek. I tylko raz na 4 lata wybór rad nadzorczych. Natomiast no 99, prawie 100% koncentracji presji politycznej, medialnej, społecznej to właśnie ten wybór mediów publicznych i uważam, że to bardzo dobrze, że w tej chwili Krajowa Rada nie ma tego obowiązku, dlatego że z dużo spokojniejszym sumieniem może przychodzić do kontrolowania również mediów publicznych. Nie wybieramy zarządów, a za to Telewizja Polska, Polskie Radio, rozgłośnie regionalne są dla nas takim samym partnerem jak każda inna stacja i to jest lepsze w ogóle dla rynku. Poza wszystkim Krajowa Rada cały czas podpisuje porozumienia programowo-finansowe z mediami
tutaj publicznymi, a tak naprawdę, co oznacza, że tak naprawdę to Krajowa Rada cały czas dzieli pieniądze, te pieniądze z abonamentu dla mediów publicznych, czyli ma bardzo duży wpływ na to, jak będzie realizowana misja publiczna w tych mediach. Więc to jest moim zdaniem to okrojenie kompetencji Krajowej Rady może jej wyjść tylko na dobre. Bo znika ten ciężar, jak pan mówi, politycznego wyboru, często politycznych oskarżeń, polityczny wybór szefów tak naprawdę potworna presja za coś, czym Krajowa Rada zajmowała się incydentalnie. Ale mamy w tej chwili na rynku medialnym, jednym rynku medialnym, dwie jakby niezależne instytucje. Jeden regulator i drugi ten bardziej polityczny organ. To nie będzie tak wyglądało, że Krajowa Rada zajmuje się mediami publicznymi, a przepraszam, wszystkimi innymi oprócz mediów publicznych. Więc Krajowa Rada zajmuje się mediami publicznymi tak samo jak wszystkimi innymi. To jest ta poprawka, ta korekta, o czym należy pamiętać, bo my również kontrolujemy wszystkie kanały i tematyczne i te główne anteny mediów publicznych, przez co, no myślę, jest to sprawiedliwsze, tak, dla wszystkich, bo tak samo będziemy oceniać RMF jak Polskie Radio, tak samo będziemy oceniać TVN czy inne stacje telewizyjne, jak program pierwszy, drugi czy TVP Info. To jest zdrowsze. Obserwatorzy medialnego rynku zastanawiają się, czy będą jakieś takie przestrzenie do konfrontacji z Radą Mediów Narodowych. Będą spięcia, kłótnie, nieporozumienia. Wydaje mi się, że tutaj kompletnie nie. Każdy robi swoje, dlatego że my mamy to oddzielone i Rada Mediów Narodowych i głównym na razie jedynym, w tej chwili jedynym zadaniem z takim poważnym, to jest właśnie wybór władz mediów publicznych i to będzie przeprowadzała. No a poza wszystkim, no myślę, że będzie czuwała nad ustawą, tą dużą ustawą o mediach publicznych, o mediach narodowych oraz ustawą abonamentową. Więc to są te zadania. Krajowa Rada robi swoje. Jeżeli wszyscy będziemy patrzyć się na swoje podwórka, to myślę, że ta współpraca po pierwsze może się układać dobrze, a poza tym nie będzie zbyt wielu punktów w styku pracy jednej i drugiej rady. Co z abonamentem, panie przewodniczący? Na razie zostaje w kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda? To pewnie nie będzie tej jednej opłaty audiowizualnej, powszechnej, dołączonej do rachunku za prąd. Znaczy ten abonament zostaje w kompetencji, ale w kompetencji zostaje podział tego abonamentu, czyli tak naprawdę decydowanie o tym na co konkretnie mają być wydawane pieniądze publiczne, czyli tak naprawdę jak będzie realizowana misja publiczna w mediach. I to jest rzecz bardzo, bardzo istotna dla Krajowej Rady. Natomiast musimy pamiętać, że jest kwestia nowelizacji ustawy abonamentowej albo pisania nowej ustawy abonamentowej, bo absolutnie ten stan, który dzisiaj jest, no nie może się utrzymać. I to jest zadanie tak naprawdę rządu. Wiemy, że projekt, który był ostatnio rozpatrywany, był projektem poselskim, więc być może posłów, grupy posłów, więc albo Ministerstwo Kultury, albo grupa posłów, albo Rada Mediów Narodowych, jakby personalnie powiązana z twórcami ustawy. A na razie mamy kilka pomysłów na to, jak ściągać abonament radiowo-telewizyjny, między innymi wraca pomysł na ściślejszą kontrolę ze strony Poczty Polskiej. Wyobraża pan sobie taką sytuację, że Poczta Polska kontroluje na siłę, wchodzi do domów obywateli, sprawdza, czy mają, czy nie mają radioodbiorniki. Potem one się obgadują za kościołem, wychodzi moherowa sąsiadka. To jest tak, że rozmawiana jest nowelizacja, jeżeli mówimy o obecnej ustawie abonamentowej, która nie polega na tym, żeby kontrolować, czy ktoś ma, czy nie, to zakładające, że każde gospodarstwo domowe korzysta, ma możliwość korzystania z mediów publicznych. To zasada domniemania. Wszyscy mają, więc kto nie ma, się zgłasza. Tak, wszyscy mają, kto nie ma, się zgłasza, albo kto jest zwolniony, się zgłasza. I wtedy jakby odwrócić trochę sytuację. To nie poczta ma udowodnić, czy państwo ma udowodnić, że ktoś może oglądać, bo dzisiaj telewizję możemy oglądać wszędzie, w komputerze, na smartfonie, radia możemy słuchać wszędzie. To nie jest... Płacimy za pewne dobro, które ma być wyprodukowane i powszechnie dostępne. Tak? Ja bym chciał wiedzieć, jak to dobro wygląda, co jako oferta będzie z nami za ten abonament. I rzeczywiście, no, tak jak w większości krajów europejskich, no, kontynuujemy tą tradycję, czyli dany abonament, czyli ta składka zamiast
zmian, za co otrzymujemy pewne treści, z którymi, z których możemy korzystać, nie tylko oglądając telewizję albo słuchając mówiącego radio, ale coraz częściej przede wszystkim w internecie dostępne online 24 godziny doby na oglądanie wtedy, kiedy chcemy. A te treści jak pan ocenia? W kontekście ocen, jakie wydawał pana poprzednik Jan Dworak, który bardzo krytycznie opiniował media publiczne jako te, które są, tu cytat, tubą propagandową Prawa i Sprawiedliwości. Pana zdaniem pluralizm w mediach publicznych istnieje, czy jest zagrożony? No to oczywiście ja pominę milczeniem takie cytaty. A ludzie się biją, się kłócą po studiach, się awanturują. W mediach trzeba zwracać uwagę, bo to jest wapek, nieustępliwości, bo nawet mówi się, że mądry głupiemu ustąpi. Natomiast akurat nie ustąpi, dlatego że i ten poprzedniej rady, no ten pluralizm narażony był na bardzo duże niebezpieczeństwa, przede wszystkim przy kolejnych rozdaniach koncesyjnych na kolejne multipleksy. Tu miałbym bardzo dużo zastrzeżeń i wolałbym z moim poprzednikiem na ten temat nie rozmawiać, bo to by nie była przyjemna rozmowa. A propos koncesji, to jest wciąż dosyć mocne narzędzie kontroli rynku medialnego. Niektórzy nadawcy obawiają się, twierdzą, że nie wiadomo, czego można się spodziewać w tej chwili. Dlatego były przypadki, kiedy poprzednia rada udzieliła koncesji na 10 lat do przodu. A to jest to dobre rozwiązanie, pana zdaniem? Czy tak powinno być, czy nie powinno być? Tak jest w ustawie, znaczy, koncesje trwają 10 lat. Mało tego, po tych 10 latach mechanizm odnowienia koncesji jest dosyć automatyczny, więc one właściwie są dożywotnie. Natomiast tak naprawdę moim zdaniem po pierwsze nie znaczy, że to jest dobry mechanizm. Po drugie trzeba by poprawić też ustawę o radiofonii i telewizji właśnie w tym kierunku, żeby ta kontrola, ten ruch, obrót koncesjami nie był kompletnie bezładny, bo tak naprawdę dzisiaj państwo ma bardzo i zawsze i od wielu lat ma bardzo ograniczone narzędzie do pilnowania sposobu wykonywania koncesji, ale nadawcy mogą się niepokoić nie tym i powinni się niepokoić nie tym, co zrobi Krajowa Rada, tylko w ogóle zmianami na rynku medialnym. I zresztą uważam, że to nie jest wielki powód do niepokoju, ale do dużej aktywności, żeby w tej chwili dostosowywać się do nowych warunków, bo dzisiaj koncesja ma inną wartość niż miała 10 czy 20 lat temu. Dzisiaj konkurencja jest dużo większa, więc ten rynek na tyle ewoluuje, że to jest bardzo dużo pracy przed nami i przed Krajową Radą, i przed Radą Mediów Narodowych tak samo, ale przede wszystkim przed wszystkimi nadawcami. I myślę, że tutaj możemy połączyć wysiłki, możemy się wspierać nawzajem pod warunkiem, że będą zasady zdrowej konkurencji, że rzeczywiście będzie pluralizm, że każdy będzie mógł mieć swoje media, które będą reprezentowały jego poglądy na życie, na świat. A pan zamierza tego typu ewolucję przeprowadzić? Ewolucja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kadencja 6 lat i rzeczywiście bardzo dynamiczny, cyfrowy, internetowy rynek mediów. Tak, ja myślę, że ta rewolucja nas czeka wcześniej czy później i tylko od nas zależy, czy będziemy jej towarzyszyć, czy będziemy się tylko przyglądać. No ja chcę jej towarzyszyć, chcę ją tworzyć. To na koniec jeszcze o czymś, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli wybór prezesa Telewizji Polskiej, Rady Mediów Narodowych i gdzieś przypada mi Gazeta Rzeczpospolita, ale jest fakt, który także o tym pisze, czyli totalna kompromitacja. Tak wygląda przebieg konkursu na prezesa Telewizji Polskiej. Jak się okazuje, prezes Telewizji Polskiej, takie zarzuty padają, nie złożył dokumentów wymaganych w terminie. Jacek Kurski twierdzi, że zrobił to i ma stosowne dokumenty. Tymczasem jest jeszcze informacja i sytuacja taka, że bardzo wielu kandydatów prawdopodobnie przeszło, mimo że nie dotrzymało wymogów formalnych w ich ofertach. Jak pan tego typu sytuację ocenia? Wymogi formalne w każdej tego typu procedury są bardzo istotnymi wymogami, więc to niewątpliwie jest problem po stronie nie prezesa Kurskiego, tylko urzędników i Rady Mediów Narodowych, żeby to jednoznacznie wyjaśnić. Jak rozumiem, na dokumentach jest potwierdzenie prawidłowego złożenia tego wniosku, więc nie powinno być żadnego problemu. Jeżeli takie podejrzenia się pojawiają, no to już raczej to jest kwestia między
tymi, którzy to zgłaszają, a kancelarium, która przyjmowała wniosek, ale na pewno do czasu konkursu trzeba to jednoznacznie wyjaśnić, żeby później przy ewentualnych dalszych krokach nie było, te wątpliwości się nie pojawiały, bo wymóg formalny, niedotrzymanie wymogu formalnego później może być podstawą do odwołania całego konkursu. Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził Piotr Wąż. Kwadrans dzieli nas od godziny 9. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Większość młodych Polaków nie wie, co doprowadziło do powstania Komitetu Obrony Robotników. Wynika z sondażu TNS Polska dla Polskiego Radia 24. W tym roku przypada 40. rocznica powstania organizacji. Spośród badanych z grupy wiekowej 18-24 aż 87% nie wie, dlaczego powstał KOR. Według sondażu 8% badanych uważa, że doszło do tego w wyniku protestów robotniczych, 7% że w wyniku strajków, zdaniem 6% przyczyną powstania KOR-u było niezadowolenie społeczne. Posłowie wysłuchają dziś informacji rządu w sprawie zapowiedzianej zmiany systemu edukacji, w tym likwidacji gimnazjów oraz powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Wniosek o informację złożył klub PO. Sąd Najwyższy rozpatrzy dziś odwołania złożone przez Nowoczesną i Razem od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Ta w lipcu odrzuciła ich sprawozdania finansowe z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Partie niezgodnie z przepisami przelały pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto Komitetu Wyborczego. Tymczasem zgodnie z kodeksem wyborczym pieniądze te najpierw powinny trafić na konto Funduszu Wyborczego Partii, a dopiero stamtąd przelane powinny zostać na konto Komitetu Wyborczego. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. Czym żyje świat, co komentują międzynarodowe media, o tym teraz powiemy w studiu. Michał Strzałkowski, Naczelna Redakcja Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie może być inaczej. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. W amerykańskim mieście Charlotte trwają masowe protesty po tym, jak miejscowa policja podczas interwencji zastrzeliła 43-letniego czarnoskórego Keitha Scotta. Sytuacja w mieście jest trudna. Trudna, bo potem doszło jeszcze do manifestacji osób, które sprzeciwiały się działaniom policji i na tej manifestacji także padły strzały. Najpierw pojawiła się informacja, że jeden z czarnoskórych manifestantów został po prostu zastrzelony. Potem okazało się, że jest ciężko ranny, ale żyje i wszystko na to wskazuje, że przeżyje. Strzelał nie policjant, ale cywil. Nie wiemy więcej, kto to był, czy to była jakaś osoba, która była związana z jakimiś, powiedzmy, tak zwanymi ruchami supremacyjnymi, czyli to są takie ruchy białych Amerykanów, którzy atakują kolorową amerykańską ludność. Ta sprawa jest kolejnym w Stanach Zjednoczonych przypadkiem, kiedy interwencja policyjna kończy się śmiercią czarnoskórego Amerykanina, a potem są bardzo poważne protesty, które przeradzają się w zamieszki, bo po tej manifestacji, kiedy padły strzały, doszło do no już po prostu takich zwykłych zamieszek. Co prawda tam było kilkaset osób, to nie były tysiące, ale jednak szyby tłuczono, samochody dewastowano, wydarzyło się coś, co spowodowało, że wprowadzono stan wyjątkowy w Charlotte i ściągnięto dodatkowe oddziały Gwardii Narodowej, żeby wsparły miejscową policję w zaprowadzaniu porządku. Spirala gniewu, tak to wygląda. Tak, ale śmierć, protesty. I potem znowu zamieszka. Tutaj sprawa jest o tyle ciekawa, że strzelający policjant nie był biały, ale czarnoskóry także. Więc tutaj już nie mamy takiej prostej historii, że oto biały policjant strzelił do czarnoskórego, bo gdzieś tam w jego głowie, jak mówią działacze niektórych organizacji, tkwi się jeszcze dawny amerykański rasizm, i który powoduje, że jeśli interweniuje się w sprawie kolorowego Amerykanina, to strzela się szybciej i łatwiej, choć oczywiście którzy mówią, statystyki też są takie, że po prostu więcej jest przestępców wśród kolorowych, stąd policjantów szkoli się tak, żeby byli bardziej wyczuleni, kiedy interweniują w przypadku kolorowych Amerykanów. No ale tutaj mamy czarnoskórego policjanta, który strzelał do czarnoskórego Amerykanina. Policjanta, który raptem 2 lata służył w policji, więc był czas, żeby go wyszkolić, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, jak ma reagować. No niektórzy zwracają uwagę, niedawno zatrzymywano domniemanego sprawcę ataków w Nowym Jorku i w New Jersey, tych bombowych, w których nikt nie zginął, ale byli ranni. No i tam zatrzymano go tak, że on przeżył. Znaczy też doszło do strzeliny. On się bronił, on w ogóle strzelał do policjantów, pomimo to,
tak go zatrzymano, że go nie zabito. A tutaj człowiek został zastrzelony. Sprzeczne są zeznania. Jedni mówią, spokojnie siedział w samochodzie i czytał książkę, tak mówi córka tego zastrzelonego człowieka. Inni świadkowie mówią, miał przy sobie broń. Miał tę broń, ale nie ma dowodów, że celował w policjantów. Nie ma dowodów, że chciał jej użyć. W stanie Karolina Północna można nosić broń. Jeśli ma się ją legalnie, to można ją ze sobą nosić. I coś szwankuje na pewno w szkoleniach policjantów amerykańskich. Coś jest takiego, że oni podczas tych interwencji po prostu nie potrafią tego zrobić tak, żeby nie doszło do tragedii. Tym bardziej, że wiele tych przypadków pokazuje, że można było te osoby, które zginęły, zatrzymać tak, ażeby nie wyrządzić im żadnej krzywdy. I na pewno to będzie przedmiotem dyskusji nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle w kampanii wyborczej, no o tym już odnosili się tym do tego kandydaci. W kampanii, tak, to na pewno będzie bardzo gorący temat. W naszej rozmowie musimy wrócić z oceanu, czas nas goni. Wicekanclerz Niemiec Sigmar Gabriel jest w Moskwie, to drugi dzień wizyty i też znaczącej pod tym względem, co mówił Sigmar Gabriel przed odlotem do rosyjskiej stolicy, mówił o stopniowym znoszeniu sankcji wobec Rosji. Tak, mówił, że jest zwolennikiem stopniowego znoszenia sankcji wobec Rosji, ale zaraz dodawał, że to wszystko musi iść w parze wraz z deeskalacją konfliktu na Ukrainie i wraz z widocznymi i namacalnymi, on użył tego słowa, namacalnymi efektami wdrażania porozumień mińskich, więc to jest też ważna druga część tej wypowiedzi. No ale jednak Sigmar Gabriel, minister gospodarki i wicekanclerz, który pojechał rozmawiać o gospodarczych sprawach, ale na pewno politycznych tematów też nie zabraknie, tym bardziej, że wszystko na to wskazuje, że spotka się być może nawet z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, bo dziś jest ten ważniejszy dzień wizyty. Wczoraj on po prostu wieczorem się do Moskwy udał. Dziś będzie główny dzień jego rozmów. On jest też szefem SPD-a, więc koalicyjnej partii, która uchodzi w Niemczech za nieco przychylniejszą wobec Moskwy niż CDU, z której wywodzi się kanclerz Angela Merkel. To powoduje, że to Sigmar Gabriel ma taki wizerunek tego dobrego policjanta w rozmowach z Rosją. Angela Merkel jest tym złym policjantem. To jest trzecia wizyta wicekanclerza Niemiec w ciągu ostatnich 30 miesięcy. Był także minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, także kilku innych polityków w Moskwie. Duża część prasy niemieckiej to krytykuje, mówiąc na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mówi, to jest naiwne. To nic się nie uda tym rozwiązać, to Moskwa tylko rozegra po swojemu. No ale Gabriel mówi, jeśli będziemy izolować zupełnie Moskwę, jeśli nie damy im właśnie tej zapowiedzi, że z tymi sankcjami można coś zrobić, jeśli, i tutaj trzy kropki, coś się wydarzy, to do niczego nas to nie doprowadzi. Warto tę wizytę obserwować i warto też obserwować, jak ona będzie oceniona w Niemczech, bo to mi się wydaje jest dużo istotniejsze, a przecież mamy niedługo w Niemczech wybory. Więc myślę, że także i to jest istotny element tej układanki. To teraz spojrzymy na gazety nie tylko europejskie, ale także polską gazetę, Gazetę Wyborczą i Bahama Leaks. Ten temat dotyczący powiązań polityków jest dosyć szeroki, międzynarodowy. Jakie akcenty dziś poznajemy? No właśnie, było Panama Leaks, teraz jest Bahama Leaks. Tutaj Süddeutsche Zeitung, niemiecka gazeta, jest tą główną, która sprawę ujawniła, ale zaprosiła do współpracy także dziennikarzy z innych gazet, które współpracują z tak zwanym Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych. Stąd tutaj obecność Gazety Wyborczej, bo to Süddeutsche Zeitung sprawdzało, jak wygląda rejestrowanie tych spółek na Bahamach, a potem kontaktowało się ze współpracującymi gazetami. To teraz sprawdźcie nam ludzi, którzy mają na przykład, pochodzą z tego kraju. No tutaj nie mamy już, jak w przypadku pana Maliksa, aż takich gorących związanych z Polską nazwisk, no ale tam na Bahamach, jeśli chodzi o te takie większe nazwiska, jest nazwisko Nelly Kroes. To jest była komisarz unijna, która zajmowała się między innymi agendą cyfrową, która zajmowała się roamingiem, która zajmowała się sprawami korporacyjno-gospodarczymi. Kiedy była komisarzem w 2009-2010 roku, mówiła, położymy kres podatkowym oszustwom, położymy kres uciekaniu do rajów podatkowych, a tu okazuje się, że zasiadała w zarządzie spółki, która była zarejestrowana na Bahamach. Co prawda nie bardzo wiadomo, co ta spółka robiła, bo aż tak dokładnych dokumentów nie ma. Nelly Kroes poprzez swoich asystentów broni się, no właśnie, ta spółka nic nie robiła, w związku z tym dlatego tego nie zgłaszałam, nie miałam powodu, żeby o tym mówić, no bo przecież to tylko taki tam zapis sobie w dokumentach, no ale dziennikarze z Deutsche Zeitung mówią, przyjrzymy się, zobacz. Myślę, że w Brukseli wiele osób dzisiaj będzie się temu przyglądać. I Bahama Leaks kończy naszą rozmowę. Był z nami Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest czwartek, 22 września. Już niebawem na naszej antenie informacje dnia. Reklama.
Czwartek dzisiaj, Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem nawet do 15%. Na przykład telewizor Philips 55 cali klasa A ponad 360 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Przed Państwem hity cenowe Stokrotki. Filet z kurczaka, jedyne 12,99 za kilogram. Filet 12,99. A płyn do naczyń Fery tylko 4,99. Fery 4,99 za 900 ml. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Nazywam się Joanna Filipczak. Jako pedagog szkolny pracuję już 15 lat. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną jest niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magnisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magnisie moim dzieciom. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. A gdzie ty się tak szykujesz? Idę na polowanie, kochana. W marynarce i nowych butach? Idę łapać okazję. Będę tropił okazyjny kredyt na te twoje meble w okazyjnej cenie. I oszczędzimy dwa razy. No to leć, mój łowco. Przełowco, kochana, przełowco. Ty też zostań przełowcą okazji i weź kredyt gotówkowy w banku BGŻ BNP Paribas. Tylko do końca października. Szczegóły i sposoby na mądre zakupy znajdziesz na przełowcy.pl. Ech, Polska. Dwa miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przygnębienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć, jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. Szybciej, tędy. Alt, Andy-ho! Koniec zejść! Cięcie, koniec sceny! Jesteśmy bohaterami na planie filmowym, jednak historia to nie fikcja. To, że żyjemy w wolnym kraju, zawdzięczamy wielu pokoleniom prawdziwych bohaterów. Pokażmy, że pamiętamy również o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczne pocztówki. Można je odebrać w wybranych punktach poczty, lotto, pociągach PKP Intercity, Muzeum Powstania Warszawskiego lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Szanowni Państwo, tylko teraz i tylko na Statoil. Czystość idzie w parze z oszczędzaniem. Kup dowolny program Mini i tankuj taniej aż o 10 groszy na litrze dowolne paliwa Miles. Zapraszamy. Czysty rabat tylko na Statoil. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład za 40-calowy telewizor Samsung. Smart TV z wbudowanym Wi-Fi. Zapłacisz jedynie 1899 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Niedostarczona na czas przesyłka, wadliwy lub uszkodzony produkt, czy w końcu niezgodny z opisem lub zdjęciem. Coraz częściej robimy zakupy przez internet, jednak nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Jeżeli mieli Państwo problem z zakupami online, nasz ekspert odpowie na wszystkie pytania i udzieli wskazówek. 22 645 27 00. W czwartek między 9.15 a 10.15 czekamy na Państwa telefony. 22 645 27 00. Pogotowie konsumenckie na antenie Polskiego Radia 24 w każdy czwartek po 21.30. Autopromocja.
Jest 9. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Sejm rozpatrzy dwa obywatelskie projekty ustaw o aborcji. Pierwszy przewiduje jej całkowity zakaz, drugi liberalizację obecnych przepisów. Darmowe przejazdy autobusami w wielu miastach kraju. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. Noce dłuższe od dni. Rozpoczyna się astronomiczna jesień. Piotr Topoliński. Do Sejmu wraca dyskusja o aborcji. Po południu pierwsze czytanie dwóch obywatelskich projektów ustaw w tej sprawie. Pierwszy mówi o całkowitym zakazie aborcji. W drugim zapisano liberalizację obecnych przepisów. Posłowie zajmą się także projektem ustawy o in vitro. Autorzy pierwszego projektu, Komitet Stop Aborcji, przypomina, że konstytucja gwarantuje prawo do życia każdemu człowiekowi. Dziś dopuszcza się trzy wyjątki i dziecko poczęte nie jest chronione, mówi Sylwia Zborowska z Komitetu Stop Aborcji. Dopóki do nas nie dotrze, że przed urodzeniem i po, to jest ten sam człowiek, będziemy mówili o aborcji jako o pewnym zabiegu medycznym, a nie jak o decyzji dotyczącej życia ludzkiego. Komitet Stop Aborcji zapisał także propozycje rozwiązań, które mają pomóc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Jednocześnie jest tam i zapis, że ten, kto dokona aborcji, będzie podlegał karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Możliwa jest także kara więzienia dla kobiet. Drugi projekt Komitetu Obywatelskiego Ratujmy Kobiety liberalizuje obecne prawo. Zależy nam, aby ułatwić kobietom dostęp do aborcji, mówi Krystyna Kacpura z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Proponujemy dostęp do legalnej aborcji, rzetelną edukację seksualną, antykoncepcję. Posłowie zajmą się także projektem ustawy o in vitro. Zabrania on tworzenia więcej niż jednego zarodka. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. 42% Polaków uważa, że ustawa regulująca możliwość przeprowadzania aborcji powinna pozostać bez zmian. Tak wynika z sondażu TNS Polska dla Polskiego Radia 24. 14% badanych opowiada się za zaostrzeniem przepisów ustawy. 25% za jej złagodzeniem. 19% Polaków nie ma zdania na ten temat. Wzrastają koszty impasu politycznego w Hiszpanii. Jak informują tamtejsze biuro prasowe rządu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od 10 miesięcy nie przeprowadzono żadnej reformy. Na podpisanie czeka 40 traktatów międzynarodowych. Może to zrobić tylko pełnoprawny rząd. Na ratyfikację czekają m.in. traktaty gospodarcze zawarte z krajami Azji i Afryki oraz grudniowe klimatyczne porozumienie zawarte w Paryżu. Brak pełnoprawnego rządu nie pozwala też Hiszpanii przyjąć projektu przyszłorocznego budżetu. Madryt przedstawi Komisji Europejskiej jedynie przedłużenie obowiązującej ustawy o wydatkach państwa. W rezultacie prawdopodobnie będzie musiał zamrozić przyszłoroczne renty i emerytury. Hiszpanii grozi też kara 5 miliardów euro, jeśli do 15 października nie złoży w Komisji Europejskiej projektu reform obniżających deficyt kraju. Tymczasem do porozumienia wciąż daleko. Politycy liczą, że sytuacja zmieni się po niedzielnych regionalnych wyborach w Galicji i kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w zamian za ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Darmowa komunikacja to już tradycja dnia bez samochodu w Krakowie. Kierowcy, którzy wybiorą autobus lub tramwaj, nie muszą dziś kasować biletów, mówi Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Korzystając tylko i wyłącznie z dowodu rejestracyjnego, mało tego, będą mogli zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile osób jest wpisanych w dowód rejestracyjny, czyli jak mamy samochód dla przykładu 5-osobowy, to możemy wziąć ze sobą 4 członków na przykład rodziny, jak mamy samochód mniejszy, to tylko 3. Według badań Eurostatu krakowska komunikacja miejska uplasowała się na liście najlepiej ocenianych systemów w Europie. Wyniki wskazują, że w ubiegłym roku co trzeci mieszkaniec Krakowa był bardzo zadowolony z funkcjonowania komunikacji miejskiej. Aż 53% było raczej zadowolonych. Od dziś przez najbliższe pół roku dni na naszej półkuli będą krótsze od nocy. Zaczyna się astronomiczna jesień.
Drzewa zrzucą liście, by w chłodnym okresie nie pozbywać się nadmiernych ilości wody. Pod koniec października trzeba będzie zmienić czas na zimowy. Będzie jak zwykle grzybobranie, Halloween i Wszystkich Świętych. Nowością natomiast są ostatnio wyjątkowo wysokie temperatury. 2016 ma być najgorętszym rokiem w notowanej historii. Prezydent Francji François Hollande wezwał w związku z tym na forum ONZ do szybkiego ratyfikowania tzw. porozumienia paryskiego dotyczącego ochrony klimatu. Nie mamy czasu do stracenia. Dwa ostatnie lata były najgorętsze w historii pomiarów. Ciepło czy nie, media już w listopadzie będą emitować reklamy bożonarodzeniowe, by pobudzić sprzedaż tzw. produktów szybko zbywalnych, co pobudzi gospodarkę. Jesień skończy się zresztą tuż przed świętami 21 grudnia. Jeśli ktoś chce oficjalnie powitać tegoroczną jesień, powinien dziś nastawić alarm na godzinę 16:21. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Jesień widać i czuć. Najwięcej chmur dziś od Pomorza przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Tam przelotnie popada. Czwartek pogodny na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 17 w Małopolsce, do 19 na zachodnim wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 150 zł. MediaMarkt. Na Podlasiu firmy, które są w stanie nie sprzedawać się, a przejmować firmy. Rozmowę z ekspertami znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Czyli to był głos, proszę Państwa, aż dziś wieczorem premier Theresa May przyjmie w Londynie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Potem spotka się z nim jeszcze burmistrz Londynu Sadiq Khan. Martin Schulz jest orędownikiem jak najszybszego sfinalizowania Brexitu, ale nie chce karać Brytyjczyków za wystąpienie z Unii. Więcej na ten temat Grzegorz Drymer z Londynu. Martin Schulz jako pierwszy zaraz po referendum ponaglał Wielką Brytanię do wszczęcia formalnej procedury wystąpienia z Unii. Nie mamy czasu do stracenia. Brytyjski rząd powinien jak najszybciej uruchomić artykuł 50. Kilka dni później mówił zaś reporterom: myślę, że wrzesień mógłby być momentem uruchomienia artykułu 50. I to pomimo, że nowa premier Theresa May odłożyła to już co najmniej do stycznia. Wrzesień dobiega końca, ale Martin Schulz jest przyjaźnie nastawiony do Brytyjczyków. Jest mniej zajadły niż szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który nie kryje, że chce Londyn przykładnie ukarać, aby odstraszyć inne państwa Unii od potencjalnych exitów. Schulz pisał w lipcu w artykule w Guardianie: Unia nie może traktować Wielkiej Brytanii jak dezertera. Można negocjować bez urazy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ponad 500 000 imigrantów przebywa na terenie Niemiec, mimo że nie dostali w tym kraju azylu i powinni go opuścić. Jak informuje dziennik Bild, deportacje są często bardzo trudne. Z Berlina Wojciech Szymański. Gazeta powołuje się na dane rządowe. Wynika z nich, że w Niemczech żyje 550 tysięcy obcokrajowców, których wnioski o azyl zostały rozpatrzone negatywnie. Zdecydowana większość, bo ponad 400 tysięcy, mieszka w Niemczech już dłużej niż 6 lat. Bild podaje, że dzięki temu wiele osób zapewniło sobie prawo pobytu. Jak czytamy, wśród ponad 500 000 imigrantów z negatywną decyzją azylową największą grupę stanowią Turcy. Na drugim miejscu są obywatele Kosowa, na trzecim Serbii. Bild zauważa, że deportacje okazują się w praktyce trudne do przeprowadzenia. Gazeta cytuje ekspertów mówiących, że w Niemczech powstała cała branża zajmująca się utrudnianiem deportacji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Wzrastają koszty impasu politycznego w Hiszpanii. Jak informują tamtejsze biuro prasowe rządu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, od 10 miesięcy nie przeprowadzono żadnej reformy. Na podpisanie czeka 40 traktatów międzynarodowych. Może to zrobić tylko pełnoprawny rząd. Szczegóły zna Ewa Wysocka. Na ratyfikację czekają m.in. traktaty gospodarcze zawarte z krajami Azji i Afryki oraz grudniowe klimatyczne porozumienie zawarte w Paryżu. Brak pełnoprawnego rządu nie pozwala też Hiszpanii przyjąć projektu przyszłorocznego budżetu. Madryt przedstawi Komisji Europejskiej jedynie przedłużenie obowiązującej ustawy o wydatkach państwa.
W rezultacie prawdopodobnie będzie musiał zamrozić przyszłoroczne renty i emerytury. Hiszpanii grozi też kara 5 miliardów euro, jeśli do 15 października nie złoży w Komisji Europejskiej projektu reform obniżających deficyt kraju. Tymczasem do porozumienia wciąż daleko. Politycy liczą, że sytuacja zmieni się po niedzielnych regionalnych wyborach w Galicji i kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rosyjskie służby chcą identyfikować użytkowników Wi-Fi. Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego wnioskuje o przypisywanie do konkretnego urządzenia konkretnych osób, aby można było ustalić dane personalne użytkownika. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Jak wyjaśnia dziennik Komersant, wiązałoby się to z koniecznością wgrania w komputery specjalnego oprogramowania. Pomysł dotyczy wszystkich urządzeń, które korzystają z internetu, w tym telefonów. Wcześniej rosyjskie media poinformowały, że służby bezpieczeństwa oraz Ministerstwo Telekomunikacji chcą deszyfracji całego internetu, aby mieć dostęp do osobistej korespondencji internautów. Jak tłumaczą urzędnicy, w ten sposób walka z terroryzmem i ekstremizmem stanie się efektywniejsza, bowiem łatwiej będzie namierzyć osoby, które mogą stanowić zagrożenie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś przez najbliższe pół roku dni na naszej półkuli będą krótsze od nocy. Zaczyna się bowiem astronomiczna jesień. Drzewa zrzucą liście, by w chłodnym okresie nie pozbywać się nadmiernych ilości wody. Pod koniec października trzeba będzie zmienić czas na zimowy. Będzie jak zwykle grzybobranie, Halloween i Wszystkich Świętych. Nowością natomiast są ostatnio wyjątkowo wysokie temperatury. 2016 ma być najgorętszym rokiem w notowanej historii. Prezydent Francji François Hollande wezwał w związku z tym na forum ONZ do szybkiego ratyfikowania tzw. porozumienia paryskiego dotyczącego ochrony klimatu. Nie mamy czasu do stracenia. Dwa ostatnie lata były najgorętsze w historii pomiarów. Ciepło czy nie, media już w listopadzie będą emitować reklamy bożonarodzeniowe, by pobudzić sprzedaż tak zwanych produktów szybko zbywalnych, co pobudzi gospodarkę. Jesień skończy się zresztą tuż przed świętami 21 grudnia. Jeśli ktoś chce oficjalnie powitać tegoroczną jesień, powinien dziś nastawić alarm na godzinę 16.21. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i małe. Na wschodzie, miejscami również nad morzem i w górach, zachmurzenie duże i słaby przelotny deszcz. Temperatura od 14 stopni na wschodzie do 19 na południowym zachodzie i zachodzie, a wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Na wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem nawet do 15%. Na przykład w pełni automatyczny ekspres Saeco Incanto Deluxe. Ponad 300 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Szanowni Państwo, tylko teraz i tylko na Statoil czystość idzie w parze z oszczędzaniem. Kup dowolny program Mini i tankuj taniej aż o 10 groszy na litrze dowolne paliwa Miles. Zapraszamy. Czysty rabat tylko na Statoil. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Wenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, niech włącza niskie ceny nam. Niech włącza nam. Aż 1000 produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin loterii dostępny w
sklepach i na mediaexpert.pl. To była reklama. 16 minut po godzinie 11, Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski. Do godziny 12 na naszej antenie pojawi się magazyn Czas na naukę, a wcześniej porozmawiamy na temat najświeższych wydarzeń politycznych. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. Doktor Michał Kuś, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i przed nami komentarz do tego, co dzieje się w polityce. Zacznijmy od wczorajszych wydarzeń. Nie wiem, czy zaskakujących, bo pewnych ruchów można się już było spodziewać od pewnego czasu. Mowa oczywiście o nowym kole poselskim, Europejscy Demokraci, a w tym kole czterech byłych posłów Platformy Obywatelskiej. Co do trójki, zaskoczenia nie ma żadnego. To posłowie, którzy zostali wcześniej z platformy wyrzuceni. No ale czwarte nazwisko, które pojawiło się w ostatniej chwili, Stefan Niesiołowski. Zaskoczenie czy nie? No cóż, w przypadku Stefana Niesiołowskiego może nikt się nie spodziewał, że on jeszcze będzie chciał bawić się w tego typu rzeczy, ale to z racji na to, że Stefan Niesiołowski jest już doświadczonym politykiem, starszym politykiem i metrykalnie, jeśli chodzi o swój staż przywiejskiej. I on w oczywisty sposób był troszeczkę odsuwany na boczny tor, dlatego że całkiem słusznie władze Platformy stwierdziły, że jest, że tak powiem, delikatnie nad